Insygnia VXL z 10 roku. No to jest już taka nowsza insygnia, nie na, tak jak nasze polskie te takie ścigacze, nie? Czy będzie tutaj jakieś malowanie policji? No jest, zobaczcie. Tylko że u nas to tajniaki były. Normalnie koguty można zainstalować do tego. To chyba dość popularny ogólnie w Europie samochód policyjny w takim razie, nie? Insygnia na straż miejską. No dobra, ja sobie zrobię z tego tajniaka, okej? Okay? Insygnia po przerobieniu daje gazu w realu. A zobaczymy, jak tu będzie dawać gazu. A, coś czuję, że będzie po moim tuningu. Nie wiem, mam jakieś takie dziwne przeczucie. I tak to wygląda. Od razu widać, że to nie jest samochód elektryczny. Ma tu jakiegoś orzecha pod maską. Pięknie. No i super. Zobaczmy jeszcze go. 1000 HP mu robimy? Ja nie wiem, co tu można z nim zrobić. O, całkiem nieźle. Można do niego V8-kę włożyć. Czy do niej? Robimy, kurde, koksa. Ty, w standardzie napęd na 4 koła. To będzie dobre auto. Coś tak czuję. Dawaj, robimy z niego koksa od razu. Cyk. Ty, fajny nawet spoilerek. Aha. To możemy ci koguty dać. A ciekawe, czy będzie miała z przodu też. Robimy koksa z niego. I na wyścigi go gnoja, nie? Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Na maksa robimy. Dobra. I czekaj, może felgi uda się. Fajne ma felgi. Ale te, co my zainstalujemy, będą lżejsze. A też znajdziemy tutaj jakieś fajne. Felgi w standardzie są świetne. Tylko, że wiecie, waga to też jest ważna rzecz. Nie, to nie są policyjne, nie? Te też nie są policyjne. Te też nie. Kurde, żadne z nich nie są policyjne. Musimy znaleźć jakieś policyjne. O, te są policyjne. Od dzisiaj już są. Przyciszyć trochę muzykę, dobrze. Robimy ze smakiem ten samochód, kurde. To będzie kozak. Ja. Kołpaki są policyjne. A, no tak. Nie wiem, będziemy mieli wypasiony wózek policyjny. Zwiększ cal. No właśnie nie zwiększam calu, bo zainstalowaliśmy lżejsze felgi, więc zależy nam na wadze. A większy cal oznacza większą wagę. Kurde, sporo was jechało insygnią. Ja jechałem zakuty. Kurde. Tylko, że ona już jest oznakowana, bo ma kogut na dachu. Ale dobra tam. Ja zastanawiam się tylko, czy ona będzie miała, wiecie co? Takie światełka w grillu, bo niektóre samochody w tej grze, jak się zainstaluje koguty na dachu, to ma takie dodatkowe światełka w grillu. No już widzę, że grubo będzie z tym autem. Ile tu mamy kunia? 758 kW. To tak gdzieś 900 koni mechanicznych jest, nie? Może być ciekawie, kurde. Tak to będzie, będzie samochód policyjny taki, no nie wiem jak to nazwać, ale będzie gruby. Insygnia śmierci to jest. O, to jest nazwa naszego samochodu. Insygnia śmierci. Zrób malowanie. No w sumie jak mamy ten kogut na dachu, to już jest taka insygnia bardziej, nie, taka oznakowana już, no nie? Dobra, sprawdźmy, co ten gnój potrafi. O kurde. Ej, bo my chyba będziemy szybko tym jechać. No nie, według statystyk 400 nie poleci, ale zmniejszmy docisk. I teraz może poleci, zobaczymy. O, popsuta kierownica, kurde. Fu. Och ty, oplułeś policję. A ja myślę, że poleci ze 400, tylko musielibyśmy te koguty wywalić. Było 350. Wiem. Ej, musimy coś zrobić z tym jeszcze samochodem.
Ja myślę, że poleci D400. Tu już chyba wszystko poinstalowałem. Nie no, to teraz to 400 to pójdzie. I teraz tu mamy tajniaka prawdziwego, nie? Teraz to będzie. Jaki jest twój rekord prędkości, Lucek? No dzisiaj jechaliśmy ponad 600 km na godzinę. Autentycznie. Taki tuning zrobiliśmy, nie? Nie no, trakcja jest odpowiednia, nie trzeba takich szerokich kapci do niego. Czy tam do niej. Jedziemy, kurde. Poszedł. Chyba nie chciałbym, żeby mnie taka insygnia namierzyła. Dziękuję za donacik. Wiadomości w grze, Kajen, przesłanie kamerowe. Dziękuję za donacik, odbiorę zaraz. Chyba było 400, nie? Lucek wlepi komuś mandat zaraz. Ej, serio, nie chciałbym, żeby mnie taka insygnia goniła. Straszne to musi być. Czemu Opel? Bo testujemy sobie, to jest najnowszy samochód dodany w DLC? No, to jest, nie wiem w sumie jakie będą następne samochody, ale to był ostatni pakiet jaki miał się pojawić. Jeszcze został dodany inny samochód. Taki bardziej wyścigowy. No i teraz to leciutko poleci, bo tutaj trochę z górki jest. Patrzcie, kurczę, na luzie. 10, 11, 12, 13. Kurde. Elegancko. Przepustka samochodowa, właśnie, tu chodziło mi o przepustkę samochodową, to jest najnowszy samochód z przepustki samochodowej, da się na 400 km zrobić. Także insygnia policyjna, no i fajnie, że możemy te koguty zainstalować, to jest spoko, nie? To może być naprawdę dobre auto do klasy S1, ja sobie ją kiedyś tam potestuję i sprawdzę. I no i trzeba będzie zrobić jakiś zlot samochodów policyjnych, także szykujcie sobie swoje auta. Może, nie wiem czy dzisiaj, ale na pewno sobie coś zrobimy. 413 jechaliśmy, tak?